Dzień dobry Państwu. Dziękuję organizatorom konferencji, których nie widzę, ale których obecność czuję, tutaj jest, za przyjęcie tekstu i możliwość jego wygłoszenia. Przesłanie tekstu, które zapisałem w abstrakcie, brzmi jak następuje. Pozwolę sobie zacytować. Globalny społeczny podział pracy w sposób nieuchronny marginalizuje lub likwiduje lokalne systemy wyższej edukacji. W związku z czym krajowe nauczanie akademickie, mam na myśli Polskę czy inne kraje podobne, jak je nazywam, ma szansę przetrwać jedynie w formie mniej czy bardziej ważnej składowej rozwiązania globalnego. A system, globalny system wyższej edukacji, poza wszystkim innym, oczywiście oprzeć się daje między innymi na rozwiązanie akronimie G-MELS, które z założenia jest zdalnym nauczaniem elektronicznym wspartym na zaawansowanych technologiach teleinformatycznych i komunikacyjnych. Struktura referatu jest taka. W pierwszej kolejności odpowiadam panu profesorowi Banaszykowi, który podczas ubiegłorocznego spotkania był łaskaw nie zgodzić się ze mną w kwestii zasadności głównej tezy mojego ówczesnego wystąpienia. Przypomnę tę tezę. Krajowy system edukacji wyższej jest nadmiernie kosztochłonny. Odpowiedź panu profesorowi Banaszykowi pozwala mi stosunkowo prosto, no tak mi się w każdym razie zdaje, wprowadzić do dyskusji materiał potrzebny we właściwej części wystąpienia. W sekcji drugiej przypominam ważny materiał teoretyczny, którego autorem generalnie jest pewien brodaty i nieżyjący od dawna Trewirczyk. Bardzo proszę, by państwo zechcieli wyrazić zgodę na to, bym mówiąc o nim, mógł używać bezpiecznego zapisu, mianowicie Karol M. I otóż wskazywany Trewirczyk w swojej jakże starej i jakże o dziwo jarej jeszcze analizie gospodarki kapitalistycznej zaproponował kilka twierdzeń, które z powodzeniem, tak mi się ciągle zdaje, z powodzeniem wykorzystać można na potrzeby analizy bieżącej fazy rozwoju gospodarki globalnej. To tam właśnie, w sekcji drugiej referatu, pojawia się teza o nowym globalnym społecznym podziale pracy. Wszystko w związku z wyodrębnianiem się ponadnarodowych gałęzi, ponadnarodowych przemysłów wytwarzania wiedzy naukowej. W sekcji trzeciej czynię kluczową dla materii referatu analogię między tym, co stało się ze zglobalizowanym procesem wytwarzania wiedzy naukowej, a tym, co, jak sądzę, dzieje się już teraz, dzieje się właśnie dzisiaj w obszarze, tu użyłbym jednak cudzysłowu, globalnych przemysłów edukacyjnych. W sekcji czwartej staram się podsumować wcześniejsze analizy, stawiając tezę końcową, której towarzyszy krótka, śladowa prezentacja technologii o akronimie G-MELS. Zaczynamy w takim razie. Proszę Państwa, dla oszczędności czasu postanowiłem, że z sekcji zawierającej odpowiedź panu profesorowi Banaszykowi zaprezentuję teraz wyłącznie konkluzję, a Państwo sami na własną rękę przeczytają materiał prowadzący do wywiedzionych przeze mnie wniosków. No, to będzie oczywiście w pełnej wersji referatu. Dodam tylko, że w przedmiotowej sekcji analizowany jest system kształcenia, gdzie połowa absolwentów nie znajduje zatrudnienia zgodnego z zapisami dyplomu i suplementu. Niektórzy znajdują pracę, dla wykonywania której ich kwalifikacje są zbyt wysokie lub niekompletne. W związku z czym ci drudzy muszą zdobywać dodatkowe kompetencje. Wnioski zaś wyglądają tak oto. Jeśli tylko połowa absolwentów wyższych uczelni, no w Polsce czy gdziekolwiek, nie znajduje pracy zgodnej z zapisami umieszczanymi na dyplomie, oznacza to, że koszt wykształcenia każdego z tych, którzy pracę taką znaleźli, jest praktycznie dwukrotnie wyższy przy pewnych założeniach upraszczających. Jeśli połowa absolwentów wyższych uczelni nie może znaleźć pracy zgodnej z zapisami umieszczanymi na dyplomie, lecz znajduje inną, wymagającą innych, mniejszych czy większych kwalifikacji, to oznacza to, że skutkiem takiego procesu kształcenia poniesiono koszty niepotrzebne lub i trzeba ponieść koszty dodatkowe. W każdej możliwej kombinacji analizowanych warunków
koszt kształcenia absolwenta jest wyższy od kosztu niezbędnego, zatem krajowy system edukacji jest, obiektywnie biorąc, nadmiernie kosztowny. Sekcja druga. Proszę Państwa, jakiś czas temu publikowałem tekst, w którym próbowałem uciąć debatę nad kwestią tak zwanego społeczeństwa informacyjnego. Przekonania, które tam zapisane, mają bezpośredni wpływ na opinie, które wyrażam w dzisiejszym referacie. Polecam zatem przejrzenie przywoływanego materiału, bowiem tutaj, w tej chwili, tu i teraz posłużę się tylko jego niektórymi konkluzjami. I tak, pierwsza z tych konkluzji. Proces wytwarzania wiedzy naukowej ma charakter globalny i zdominowany jest przez kapitał kontrolowany przez ludzi, instytucje państwa oraz korporacje pomieszczone na wybranych terytoriach geograficznych. Konkluzja druga. Globalizacja społecznego procesu wytwarzania warunków reprodukcji życia, towarzyszący jej proces koncentracji i międzygałęziowych przepływów kapitałów, wypracowana w rozumnie zaplanowany sposób i zmonopolizowana przewaga w obszarze technologii teleinformatycznych i innych dziedzinach wytwarzania wiedzy naukowej skutkuje nowym, globalnym, społecznym podziałem pracy. Konkluzja, która nie pojawiła się w tym opracowaniu, jakoś tak pamiętam, że chyba wydawała mi się zbyt oczywista, brzmi tak mniej więcej. Jakościowy i ilościowy udział krajów takich jak Polska w globalnym procesie wytwarzania wiedzy naukowej rozstrzygnięty został dawno temu przez bezlitosne prawidła rozwoju procesu społeczno-historycznego. Wynik tego rozstrzygnięcia jest znacząco odległy od wyobrażeń i oczekiwań lokalnych, czyli polskich uczonych. Tak jak odległe geograficznie są dzisiejsze centra wytwarzania wiedzy wykorzystywanej de facto na rzecz pomyślnego przebiegu globalnych procesów gospodarczych. Jestem przekonany, że uprawianie nauki w krajach podobnych Polsce możliwe jest wyłącznie w formie, jaką zaproponują liderzy globalnych przemysłów wytwarzania wiedzy. Państwo wiedzą, w każdej działalności gospodarczej są, jak wiadomo, drobniejsze, pomocnicze, niekiedy dokuczliwe, czasami brudne, monotonne i nie dające się zrobotyzować czynności, lub których robotyzowanie jest nieopłacalne. Zadania, które trzeba wykonać na przykład w soboty i w niedzielę, kiedy to ekstra klasa nauki odpoczywa i gra w golfa. A wyniki, na przykład opracowanie pomiarów, są potrzebne na poniedziałek. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ktoś to musi robić. I takie zadania liderzy globalnych przemysłów naukowych chętnie powierzą zaprzyjaźnionym partnerom z drugiej i trzeciej ligi. Globalny społeczny podział pracy w naturalny, jeśli wolno tak powiedzieć, sposób marginalizuje wybrane obszary geograficzne, marginalizuje ich dotychczasowe faktyczne lub imaginowane znaczenie ekonomiczne i kulturowe. Wyznacza im nową pozycję w grze o wytworzenie warunków reprodukcji życia. I trzeba to zaakceptować, bowiem walka z takim przeciwnikiem jest próbą kopania się z koniem. Sekcja trzecia. Globalny społeczny podział pracy manifestujący się przejęciem przemysłów naukowych przez nieliczne ponadnarodowe korporacje oraz kilka korporacji i rządów najbardziej rozwiniętych i rozwijających się państw narodowych wpływa na inne dziedziny aktywności społecznej. Nie trudno zgadnąć, że do dziedzin takich zaliczyć trzeba edukację generalnie, zwłaszcza zaś systemy edukacji wyższej. Powiedzieć trzeba, że ludzie bez lesów edukacyjnych na świecie już spostrzegli, że nowa sytuacja antycypuje istotne przekształcenia w przemysłach nauczania akademickiego. Materialnych przekształceń czy przesłanek nowych przekształceń jest wiele. Są niezwykle jakościowo zróżnicowane. Ja proponowałbym, byśmy skupili uwagę na trzech takich najbardziej charakterystycznych, takich szkolnych powiedziałbym. Pierwszy z nich to rewolucja technologiczna w systemach komunikacyjnych. Drugi, kosztochłonność i czasochłonność dotychczasowych rozwiązań. Trzeci, faktyczne zapotrzebowanie globalnego rynku pracy. Kwestia pierwsza, to komentarz jakby do tych trzech właśnie przywołanych przesłanek. Otóż mamy do czynienia z jakościową zmianą technologiczną, która determinuje, tu pozwoliłbym sobie na ciche wprowadzenie opinii Karola M., determinuje rozwój społecznej siły produkcyjnej pracy.
która z uwagi na uzyskaną uniwersalność dotyczy wszelkich działań podejmowanych na rzecz wytworzenia warunków reprodukcji życia. Wspominałem już, że jednym z owych warunków, jednym z tych warunków, które podejmujemy my jako ludzie na rzecz wytworzenia warunków reprodukcji życia, jest wytwarzanie ludzkiej siły roboczej, która ma oczekiwane przez rynek wartości użytkowe. Krótko, jeśli chodzi o technologię, pojawiło się niewyobrażalnie szybkie, wysoko wydajne narzędzie do najszerzej rozumianego nauczania, zdobywania wiedzy i uzyskiwania kompetencji. Kwestia druga z tych trzech przesłanek. Otóż w kwestii drugiej zawierają się problemy związane z kosztami i czasem potrzebnym na wytworzenie tego osobliwego produktu, jakim jest ludzka siła robocza. Otóż jednym z mitów dydaktyki akademickiej, Państwo o tym wiedzą, jest przekonanie, że studia wyższe to artystyczne rękodzieło, wymagające wielkiej liczby profesorów, ogromnych ilości czasu, który musi rozpoczynać swój cykl w październiku, trwać do czerwca i tak przez 5 lat. Które mógłbym tutaj jeszcze długo, proszę Państwa. Tymczasem okazuje się, że wykład, no dla przykładu z chemii ogólnej czy logiki matematycznej, nie tylko nie musi być prowadzony osobno dla każdego kierunku na danej uczelni, nie tylko nie musi być prowadzony osobno dla każdej szkoły wyższej w danym mieście, nie tylko nie musi być prowadzony osobno we wszystkich miastach i uczelniach w danym kraju, lecz może być prowadzony jeden. Jeden i jedyny dla wszystkich uczelni na planecie. Lub, patrząc na to z drugiej strony, jedna uczelnia na planecie prowadzić może wykład z chemii ogólnej i logiki matematycznej dla wszystkich studentów świata. A rok akademicki nie musi zaczynać się w październiku. Znaczy, powiedziałbym tak, nie musi mieć początku ani końca. Tak jak wschód i zachód słońca na planecie. Zaczynać się będzie, czy może się zaczynać, wraz z osobniczą decyzją potencjalnego kandydata, że to zamierza on zyskać określonego rodzaju kompetencje. Skończy się, gdy kandydat zrealizuje program studiów i uzyska stosowny certyfikat. Jeśli da radę, to po 2 latach lub po 3 latach, a niekoniecznie po 5. Krótko mówiąc, przy pomocy narzędzi uniwersalnych, czy narzędzia uniwersalnego, jakim jest ICT, dokonać można gigantycznej obniżki kosztów jakiegokolwiek nauczania i zbudować szybki, wysoko wydajny i niezwykle elastyczny system studiów. Dodatkowo obniżający koszty zdobywania czy zmiany kompetencji. Oczywiście pod jednym warunkiem, że będzie to system globalny. Jeśli chodzi o kwestię trzeciej z tych przesłanek, które wcześniej przywołałem, kompetencja. Kompetencja dynamiczna, tak bym to nazwał na potrzeby tego referatu, zdaje się być oczekiwaną przez globalny rynek pracy główną cechą dzisiejszej siły roboczej. Pojawia się winna, jak sądzę, w 2 zasadniczych formach. Lokalnej i ponadlokalnej. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, dotyczy tej części zasobów, idzie oczywiście cały czas o siłę roboczą, które używane są bezpośrednio lub bardzo blisko produkcji. Na przykład dzisiaj w mieście X, gdzieś na świecie jest montownia samochodów. Za 5 lat tę montownię zastąpi, powiedzmy sobie, montownia elektronarzędzi. Zatem w relatywnie krótkim czasie, 5 lat trwania jakiegoś projektu gospodarczego, w relatywnie krótkim czasie lokalna siła robocza musi uzyskać nowe kompetencje. Za kolejnych kilka lat montownię elektronarzędzi zastąpi znowu jakaś inna fabryka. Może za 6, nieważne. Znowu potrzebna będzie zmiana kompetencji. Natomiast kompetencja ponadlokalna dotyczyłaby, no generalnie, tak sądzę, na potrzeby tego referatu cały czas przypominam, tej części zasobów, cały czas mówię o sile roboczej, które używane są w obszarze zarządzania, sprzedaży, etc. Jak wiadomo, praca w ponadnarodowych korporacjach, których biura i fabryki rozsiane są po całym świecie, których zaangażowanie kapitałowe ulega częstym zmianom, które natychmiast muszą wykorzystywać pojawiające się okazje biznesowe, co prowadzi do otwierania nowych biur, przenoszenia pracowników na inne kontynenty, etc., etc., etc. Wszystko to sprawia, że nadal często, w błyskawicznym tempie, jakaś siła robocza uzyskać musi nowe kompetencje, od chociażby w kwestiach językowych, kulturowo-wyznaniowych, czy podobnych. O kompetencjach głównych oczywiście nie wspominając, bo dzisiaj pracujesz w dziale A korporacji. Jutro będziesz pracował w zupełnie innym dziale B i być może innej korporacji.
bo tydzień temu dokonaliśmy fuzji z. Podsumowanie, proszę Państwa. Omówione przeze mnie przesłanki przy pomocy podsumowanie tych trzech raczej, to znaczy, ujmę to tak, podsumowanie owych wszystkich, to znaczy trzech przesłanek, do których się jakoś tam ustosunkowałem. Przy pomocy osobliwego narzędzia, idzie oczywiście o technologię teleinformatyczną, pozwalającego na gigantyczną obniżkę kosztów i czasochłonności systemu nauczania, dostarczymy na rynek pracy siłą roboczą mające, to znaczy tworzymy warunki do tego, żeby dostarczać na rynek pracy siłę roboczą mającą najwięcej szans na zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia. Powtórzę. Globalny społeczny podział pracy antycypuje istotne przekształcenia w systemach, przemysłach nauczania akademickiego i że podobnie jak w przypadku przemysłu wytwarzania wiedzy, proces ten owocować może bardzo podobnym, a może nawet analogicznym rezultatem. Czyli, że zdarzy się może, raczej zdarzy, taka jest moja opinia, że jedna uczelnia, może kilka uczelni, zmonopolizują globalny system nauczania akademickiego i że gdzieś w sieci pojawi się gigantyczny, jak Google, pewnie nawet większy, serwis edukacyjny, w którym zajęcia prowadzić będą najlepsi akademicy dydaktycy na planecie. Gdzie studia rozpoczynać się będą kiedykolwiek, gdzie nie będzie standardów manufaktury, której funkcjonowanie pochłania ogromne środki finansowe, a produkcja gotowego wyrobu zajmuje mnóstwo czasu. Manufaktury, która mami studentów wizją doskonałego wykształcenia, a zamyka oczy na wyniki zatrudnienia swoich doskonale wykształconych absolwentów. Mógłbym tak jeszcze długo, Państwo wiedzą, to znaczy ci, którzy mnie znają, mógłbym tak jeszcze długo, ale szanuję Państwa czas. Także swój własny czas szanuję. Przejdę zatem do kwestii końcowych, referatu. Rozpocząłbym od mantry bieżącego opracowania. Jakościowy i ilościowy udział krajów takich jak Polska w globalnym procesie wytwarzania siły roboczej na planecie rozstrzygany jest właśnie teraz, w tym czasie przez te same bezlitosne prawidła rozwoju procesu społeczno-historycznego. Jest prawie pewne, że wynik tego rozstrzygnięcia będzie znacząco odległy od wyobrażeń i oczekiwań lokalnych, naszych, polskich uczonych. Tak jak odległe geograficznie są dzisiejsze centra wytwarzania liderów siły roboczej wykorzystywanej de facto na rzecz pomyślnego przebiegu globalnych procesów gospodarczych. Globalny społeczny podział pracy w naturalny sposób marginalizuje obszary geograficzne, marginalizuje ich dotychczasowe faktyczne lub imaginowane znaczenie ekonomiczne i kulturowe. Tak stało się czas jakiś z przemysłami wytwarzania wiedzy. I tak zaczyna się dziać z przemysłami edukacyjnymi. Idzie mi głównie oczywiście o akademicką produkcję dydaktyczną. Sekcja ostatnia. Do grona nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w scharakteryzowanym właśnie sieciowym uniwersytecie globalnym dołączyć będą mogli polscy uczeni. Nasi nauczyciele akademicy. Każdy z nas tutaj obecny. O ile rzecz jasna właściciele czy menedżerowie takiego serwisu coś takiego nam zaproponują. Wierzę, że w poszczególnych przypadkach tak się zdarzy. Tym wszystkim, którzy zastanawiają się nad kwestią języka wykładowego w tej dziwacznej uczelni, odpowiadam, że dzięki technologiom teleinformatycznym problem ten już nie istnieje. Każdy wykład wygłoszony w dowolnym języku można przełożyć na inny dowolny język. Zatem, no to przykład, proszę Państwa, polskojęzyczni studenci fizyki, astronomii bez najmniejszych kłopotów po polsku mogliby wysłuchać wykładów Pernutera, gdyby oczywiście ten ostatni zechciał być wykładowcą w przykładowej uczelni. Vice versa. Angielsko- i hiszpańskojęzyczni studenci, na przykład w Stanach Zjednoczonych, mogliby po angielsku i po hiszpańsku wysłuchać wykładów Andrzeja Tocikowskiego, wygłaszany w oryginale po polsku. Gdyby rzecz jasna, zacny człowiek został zaproszony do prowadzenia wykładów w Global University.
A sprawcą, proszę Państwa, tej niespodzianki mogłaby być technologia Global Languages Electronic Lecture System, której cechy kluczowe pozwoliłem sobie przed chwilą w takim elementarium Państwu przedstawić. Kiedy jego twórcy zakończą proces rejestracyjny marki handlowej, wtedy być może będzie można powiedzieć o nim więcej. Proszę Państwa, i to byłoby na tym. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwe wysłuchanie wykładu. Mam nadzieję, że nie bardzo przekroczyłem czas. Dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.